Dzień dobry panie i panowie. Podsumowanie od 19 do 21 marca 2024 roku. 21 marca to dzień 757. Na ekranie TOS 1 Buratino, czyli Pinokio, TOS 1A Soncepek, czyli rozbłysk słoneczny, TOS 2 Tosoczka, to zdrobnienie od TOSa. I przedmiot dzisiejszego omówienia to TOS 3 Dragon. Pojawiła się informacja o złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego przez kierownictwo Omsk Transport Engineering Plan SA. A ten znak to właśnie TOS 3 Smog, co Dragon zapożyczył od swoich poprzedników. Od 1A podwozie czołgu podstawowego T-72 lub wariantowo T-80. Od dwójki całkowicie modułowy pakiet z prowadnicami umożliwiającymi automatyczne przeładowanie. TOSy różnią się między sobą zarówno rodzajem podwozia, jak i ilością rakiet w pakietach. TOS 1 oparty jest na podwoziu T-72, ma 30 prowadnic. TOS 1A na platformie T-90, wariantowo może być to też T-72. Tu są 24 prowadnice, 8x3. TOS 2 to podwozie kołowe 6x6 pojazdu terenowego Ural i podano numer 63706-0120. Ważniejsze jest 18 rakiet w pakiecie. Pierwsze dwa produkty, które tutaj omawiamy, są produktami Omsk Transmash we współpracy z NPK Ural Wagon Zawód. TOS 2 produkowany jest w zakładach Motowilcha, głównym dostawcy systemów artyleryjskich i MLRS. Jakie będzie podwozie TOS 3? Znak towarowy jest zarejestrowany przez przedsiębiorstwo z Omska. Nie produkuje ono czołgu podstawowego T-90. Istnieją więc dwie opcje: podwozie T-72 lub podwozie z turbiną gazową T-80. Wyrzutnia TOS 3. Analiza przedstawionej sylwetki smoka pozwala z całą pewnością mówić o redukcji prowadnic pakietu modułowego do 3x5 do 15. Doświadczenia bojowego użycia TOS w czasie prowadzonej kampanii pokazały, że załogom rzadko kiedy udaje się oddać więcej niż 3-4 strzały z jednego stanowiska. Redukcja ilości prowadnic umożliwia zainstalowanie dodatkowego wyposażenia pokładowego. Chodzi o aktywne i dynamiczne systemy obrony przeciwdronowej. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że jako główna amunicja dla smoka zostanie wykorzystany 3,7-metrowy TBS M3 Nurs, lecący na odległość 15 km. Inne rosyjskie źródła podają 6 do 10 km. Nowy pocisk charakteryzuje się zwiększoną masą paliwa stałego oraz głowicy termobarycznej. Umożliwi to działanie TOS 3 bez wchodzenia w obszar działania PPK. Masa 1A, który ma paczkę 24 nursów, wynosi 46 ton, a redukcja liczby prowadnic umożliwi zmniejszenie masy pojazdu do około 40. To też przełoży się na prędkość i zwrotność Dragona. System kierowania ogniem. Najprawdopodobniej TOS 3 otrzyma zmodernizowany system sterowania swoich poprzedników. W 2020 roku został on uzupełniony o sprzęt do wymiany danych przez ujednolicony system kontroli poziomu taktycznego, w skrócie SUTZ, i wyposażony w zautomatyzowany system sterowania. Ponadto załoga będzie otrzymywać informacje z dronów zwiadowczych. To nic innego jak ulepszona wersja TOS 1 i TOS 2. Znanych już ze swojej niszczycielskiej siły ognia. TOS 3 Dragon to kolejny etap ewolucji rosyjskiego sprzętu. Sprzętu o ogromnej sile ognia, choć niewielkim zasięgu. Występuje także w niewielkiej ilości. W czasie zimnej wojny monitorowano położenie okrętów podwodnych. W przypadku kraju graniczącego z Rosją zadaniem służb wywiadu powinno być monitorowanie rozlokowania tego typu uzbrojenia z transportami pakietów amunicyjnych włącznie. Oraz priorytetowe niszczenie przed dotarciem na odległość strzału. Rosja przygotowuje się także do wypuszczenia na rynek nowego czołgu T-100. To lekka wersja armaty, być może produkcyjna. Armata zostanie zapewne rozwojowym prototypem.
Kampania na wschodzie, brak danych o motorynkach, ubiegłej nocy zestrzelono 9 rakiet manewrujących i 3 balistyczne, a wystrzelono 29 manewrujących i 2 balistyczne. Chyba że kinżały są wliczone jako balistyczne, stąd rozbieżność w komunikatach tego samego dowództwa. Granica północna, dywersje po obu stronach. Tu naniosłem 2 szpilki. To jest Kozinka, Kraj Woron. Na terenie Rosji. Tutaj walczył RDK ze specnazem, a Pineska po stronie ukraińskiej. To już jest miejsce ewakuacji rannych. Też tutaj pojawiła się geolokalizacja. Czerwoni ustanowili pas przygraniczny, na którym obowiązuje stan wyjątkowy. To podobnie jak na polsko-białoruskiej granicy. To miejscowości Kozinka, Glotowo, Góra Podol, Graj Woron, Nowostrojewka pierwsza i druga oraz Bezimieno, czyli taki obszar. A spróbujmy zaznaczyć. Ale żeby wyłapać różnicę, tu będziemy potrzebowali mapę. OSM powinna wystarczyć. I w takim razie tu mamy Pineski. Na zielono spróbujemy ten obszar obrysować. Tu Graj Woron, tu są te miejscowości. To jest jakiś pas leśny, czyli tu możemy wzdłuż linii rzeki. Miejscowość Graj Woron, tutaj wzdłuż linii rzeki. No jeżeli tu jest miejscowość Graj Woron, powiedzmy, że do centrum miejscowości. I tu widzimy dwa pasy. Czyli ja bym tutaj ustawił posterunki na tej drodze 14 i obrysował tutaj ten kompleks leśny do granicy. Tu jest taki nierówny obszar przygraniczny. No i cały obszar tutaj od południa. Czyli zaznaczyliśmy obszar stanu wyjątkowego. Na pewno przyda się jeszcze poznać jego rozmiar. A tu przegapiłem jeszcze raz. Tu do granicy. Zawsze ten kształt będzie trochę nieregularny. Czyli 210 km kwadratowych. Porównując do pomiaru z poprzedniego odcinka, to obszar dwa razy większy niż ten, o który przesunęli się czerwoni pod Awdijiwką. Niebieskim udaje się również niszczyć infrastrukturę wokół Kurska, ale niestety w szerszej perspektywie Białgorod i Kursk to nie Moskwa i to tych Rosjan, których powinno to uderzyć, niespecjalnie zabolą te działania. Wrócę z mapą. Odnotowano również ostrzał lotniczy Charkowa. Pracowała obrona przeciwlotnicza w Kijowie. Odnotowano uderzenia i pożary w trzech miejscach. Niekoniecznie to cele, bo również spadają
odłamki pocisków i rakiet przeciwlotniczych. Prawdopodobnie te ataki na Kijów zostały umożliwione poprzez przebazowanie baterii do wsparcia frontu. Ale zdecydowanie na froncie są bardziej potrzebne niż w mieście. Można powiedzieć, że był to atak powietrzny o średnim natężeniu. Przyczółek Petropawliwski, tutaj cisza, lasy serebriańskie, lokalny napór czerwonych. Czy się wzmacnia, to dopiero pokażą nadchodzące dni. 17 ataków, były 4. Wymieniono Terny, Jampoliwkę, Biłochorywkę, Sołotariwkę, ta jest po stronie czerwonych, Wesele, Rozdoliwkę, czyli tutaj dość intensywnie, jak na takie lokalne starcia. W planach zapewne jest osiągnięcie linii Siewierzk-Torskie, bo tu już jest linia rzeki powyżej Torskie. Pineska. W tym miejscu na drodze wjazdowej do wsi, to odbicie o 13.02 w kierunku Biłochorywki. Tutaj pojawiła się ciekawy film z geolokalizacją. Ukraińcy oczyszczają pas transzei, wrzucając do kolejnych ziemianek, czyli przesuwają się okopem, a z drugiego końca okopu są czerwoni i wrzucają do ziemianek miny przeciwczołgowe z improwizowanym zapalnikiem. Granaty też wrzucają, ale widać, że granat dysponuje stosunkowo niewielkim ładunkiem, to jest broń ręczna. No ale rzucić kilkanaście metrów takim dyskiem miny talerzowej z zapalonym lontem, to musi być silny chłop i wie, co robi. Front centralny, słabnący napór czerwonych tutaj. Przesuwam się. Tu te tereny są penetrowane przez takie zespoły jednorazówek, ale trudno mówić o przesunięciu linii frontu. Czyli 5 ataków było 5. Bogdaniwka, Iwaniwskie, Kliszciwka. Tu geolokalizacja. Odparty atak czerwonych z kierunku od Radliwka na Antyliwka. Front zagłębia górniczego. Słabnący napór czerwonych. 14 ataków było 9. Przypominam, że tych ataki w swojej maksimum sinusoidy dochodziły do 30. Wymieniono Berdyczy, Semeniwka, Tonenkę, Pierwomajskie, Newelskie, Netajlowe. Czyli tu musi atak następować z tego odcinka poprzez ten teren pomiędzy Tonenkę a Pierwomajskie. Dlatego znalazło się w komunikacie Netajlowe. Kilka zdań o Tonenkę. Pojawiła się informacja czerwonych, że po raz drugi zdobyli tą miejscowość. Po raz drugi w tym roku podczas tej kampanii zimowej. A dzisiejsza geolokalizacja, która pojawiła się w tej miejscowości, to ulica Centralna. I na wjeździe na tym skrzyżowaniu został zniszczony czołg czerwonych. Trudno w takim wypadku mówić o całkowitej kontroli nad miejscowością. Łuk Kurachowe. O, tu mamy środek, a tu mamy łuk. Na łuku Kurachowe 24 próby przełamania, było 25. Miejscowości te same co poprzednio. Krasnochorywka, Heorchiwka, Nowomychajliwka, Wodiane i znowu podano Urożajne. Front południowy, linia stabilna. Odparto 7 ataków, było 9. I tu
Staromajorskie. Staromajorskie i Urożajne, czyli można ten jeden atak ewentualnie przesunąć 23 na Łuk-Kurachowe i 8 w takim razie. Tak możemy się umówić. To takie trochę zamydlanie przejrzystości komunikatu. Te miejscowości Staromajorskie i Urożajne są na jednym froncie i dalej to Starsza Pineska. To za działa dzisiaj, czyli Szpilka. Może tam mówmy Szpilka, a tu mówmy Pineska. Robotinę, tu pozycja niebieskich. No i okej. Potwierdza to tutaj ten pas, w którym odbywają się starcia. Tu przechodził po prostu niebieski żołnierz. Chociaż czasem wyklejają się również na żółto i zielono. Z geolokalizacji wynika także, że, ale już nie z komunikatu, że było starcie na linii Piaty, Chatki i Grozowe. Linia Dniepru, siły zrównoważone. Co do rumuńskiego Fort Biden, tu jednak bym się nie unosił i nie wymachiwał szablą. Rumuni przodem, my jako zaplecze. Plastusie krzyczą, że raz, że wpychają nas do wojny, innym razem dlaczego taka duża baza, która ma zapewnić kontrolę Morza Czarnego, nie jest na terenie Polski. No ja bym jednak wolał, żeby te bazy były w Rumunii i na Ukrainie. Do usłyszenia.